Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo Was gorąco witam. Wstajemy dla Boga. Niech nasze życie będzie uśmiechnięte, pełne nadziei. Od razu poprosił Ducha Świętego, bo Duchu Święty, przyjdź do każdego z nas, jak tu jesteśmy teraz, przed monitorami, przed komórkami. Ogarnij nas całych, abyśmy byli w Tobie przez cały dzień. A dzisiaj Ewangelia jest wypłyń na głębie. Bardzo dobrze znamy tę Ewangelię o obfitym połowie ryb. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli na początek dzisiaj. A mianowicie, rybacy wyszli z łodzi i pukali sieci. Wtedy wszedłszy Jezus do jednej z łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. To jest zupełny początek tej Ewangelii. Potem dzieją się cuda. Jezus potrzebuje łodzi Piotra. Potrzebuje jego zasobów, jego potencjału, żeby teraz przerwali pukanie sieci, żeby odpłynęli, żeby mógł nauczać do ludzi z łodzi. To jest Jezusowi potrzebne. I Piotr się na to zgadza. Zgadza się na przerwanie jakichś swoich planów, pukania sieci i na to, żeby posłuchać Jezusa, ale też, żeby Jezus mógł skorzystać z Jego zasobów, z Jego potencjału, też z Jego zmęczenia. W tym momencie nie było to wygodne dla Piotra. I podobnie jest z nami, że Pan Jezus potrzebuje tego, co mamy. To nie jest dla Niego niezbędne do sukcesu, ale potrzebuje naszego zaangażowania, potrzebuje naszego oddania, potrzebuje tego, że nasze zmęczenie powierzymy Bogu i powiemy Mu: Panie, wszystko moje do Ciebie należy. I Jezus już to dalej przemieni. Przemieni w obfity połów, potem w słowa: odtąd ludzi będziesz łowił. Wszystko się zmienia tego dnia w życiu świętego Piotra, ale zaczęło się od jego drobnego tak: Panie, to są moje zasoby. Skoro chcesz, proszę bardzo, pomnażaj je. I taka nasza drobna zgoda. Zachęcam, żebyśmy podejmowali dzisiaj i codziennie takie drobne zgody dla Pana Jezusa, żeby mógł korzystać z tego, co sam w nas złożył, bo wszystko, co mamy, pochodzi od Boga. Ta łódź, którą posiada Piotr, ona jest darem od Boga. Nawet jak na nią zapracował, jego umiejętności, wszystko, to jest dar od Boga. Więc oddaj Bogu to, co masz, a On będzie to pomnażał. Na to Wam błogosławię z całego serca. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech nasze serce płonie miłością Bożą, aby taki to był dzień. Cały w Bogu, Bóg, który nas potrzebuje, żeby czynić dobro. Posłuchajmy teraz mocnych w duchu. Te utwory niech nas prowadzą dalej, do głębi obecności.